Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. Pociąg pojechał. No to widać fajnie. O, pociąg jedzie. A może ludzie machają do nas? O, no to pomachaj do nich. O, Krzysiek, ty też pomachaj do pociągu. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Lubię mleko. To. Witam, królu złoty. Witam, szefa. Hrabio. A dlaczego hrabio? Na hrabiego to trzeba mieć wygląd i pieniądze. No, to masz. O, mam. Mam. Między nogami. A ja musiałem zapłacić za swoje... Za swoje usługi. Ja, usługi. Tak, a jakie usługi były, to ja nie powiem. To nie. Pieniądze. Jakie usługi? I dobrego ogiera. Ogiera. A co? Od razu. Co się... Bieda się stała, aparacik się jeden się zgubił, tak? Tak. Słucham, czy go nie mogę znaleźć. Nie wiem, czy gdzieś w taryfie, czy gdzieś... Może gdzieś tam za łóżko wpadło. Patrzyłem. Może tutaj gdzieś wpadło, nie wiem. Musisz zobaczyć, no. Jak będziesz robił na święta nie porządek... Powiem, tak. Jak będziesz robił na święta porządek, to na pewno znajdziesz. Tam przy tym krzesełeczku. Zawsze ty... Wieś, co zrobić i zawsze się znajduje rzeczy. A no widzisz, no. No miałeś pytanie do mnie. Co? Miałeś pytanie do mnie. Czy to prawda, że ty zaprosiłeś Meksykana na święta na bigos? Zaraz ci odpowiem na to pytanie. A skąd ty coś takiego słyszałeś? Gdzie ty to słyszałeś? Widz zadzwonił do mnie. No. I powiedział, że Krzysztofie, Wojciech zadzwonił do ciebie. To ja kupowałem na bigos. I dałem pieniądze. Ale będę czekaj Wojtek. Jakiegoś będę obcą osobę zapraszał. No, ja mogę Jackę poczęstować. Ty możesz zjeść. A nie obcą osobę, która jest ugłem naszym wrogiem. O. Coś jeszcze muszę dopowiedzieć? No, jeszcze ty musisz się... No to słuchaj, no dobra. Czy to prawda, tak? Tak. To jeszcze raz ciebie zapytam. Widzisz tu czołg? Co? Czołg tu widzisz? Ja widzę tylko oko zamknięte. Na rękę się no to otwieram. Czy widać tu czołg? Za bardzo nie. No to po co takie pytania? Krzysiek. Chyba ktoś zestrzelił jego. No to widzisz, no. No to już odpowiedziałem ci na to pytanie. A drugie pytanie jeszcze masz. Słucham. Dlaczego do hrabiego nie mogę cię dodzwonić? Krzysiek, bo ja muszę wyciszać telefon, jak jestem w pracy, dlatego cię nie słyszę. Jak mam chwilę, to odzwaniam. A ty wiesz, że można nie wyciszyć i można rozmawiać? Ale ja nie, jak ja pracuję, to nie mogę rozmawiać. A dlaczego? No nie mogę, bo tak... Taka praca, że nie mogę, no. Nie przyznać się, że jesteś ochroniarzem, koniec. Grabiarzem, już ci mówiłem, grabiarzem. Wyjmuje... Nie, ochroniarzem. Tak. Wyjmuje te... Ochraniasz trupy. Trupy. Kości wyjmuje. A i mleczko. A może jesteś chirurgiem zimnym? A to jak zwał, tak zwał. To dla mnie jeden daj chociaż. Bo mam... Pół butelki mi zostało. No, ale... A ja... Byliśmy... O, byłeś ze mną razem w banku i... I co? A nie musisz mówić. No, były pieniądze. On ty nadesz na kamerę ci nie gada. A ja nie powiem ile, a były pieniądze, ale ja musiałem za wszystko ja zapłacić. Ale o pieniądze ci nie gada, czy by... Dżentelmeni o kasie nie rozmawiają, tak? A ja kasy nie mam. Tak. No, a co ja mam? A gdzie ty masz? Jak ja biedny jestem. A ja mam? No, a gdzie ty masz? Ja bez rodziny, bezdomny jestem. Same pustaki. Tak? Tak? No. Rano pustaki. Ale z rachunek... Do murowania ścian! Krzysiek, ale za prąd się płaci się odpowiednio. Tak. Kurde, 360 zł za miesiąc, to ja w 3 miesiące tyle płacę. No. No przepraszam bardzo, to... ja nie... Ja nie wiem. Telewizory. I farelki dużo ciągną, wiesz? Jarku! To się nie włączę. Jarku! No to teraz nie, no. Ja nie korzystam z prądu. On na mnie nasiada, Wojtek nasiada, ale, tak. Przepraszam dużo bardzo, biorę. Ale tu też jest włączone. Tak, telefony, tak. Słuchawka. Patrz ile. Tablet. Patrz ile rzeczy.
w tym siedzi. A komputer niewyłączony, miał i wyłączyć go. Ale kogo? No wszystko co podłączone to ciągnie prąd. Tak. A komputer miał wyłączyć. A on nie ma włączonego? No on też ma, ale on przeważnie u niego zamknięty z tego co widzę. O, teraz też zamknięty. Tak. Tyle co kamery chodzą, no. Chciałeś na dużym telewizorze, masz na dużym telewizorze. A komputer też podłączony. Ale nie działa jeden, teraz. Jeden, drugi. Telewizor podłączony, no. Ale to ja mogę wyłączyć. No niepotrzebny chyba jest. Nie. Za, ja za dużo to no toż wyłączone to. A ja, przepraszam bardzo, ja nagrywam. Ja też muszę. No tak, tak, no tak, to nie ciągnie, no. To, no. To prawda. No. Jak tak zgaszone jest, to nie ciągnie, nie? A tam mało ciągnie, tablet. Tablet mało też, no. On praktycznie wyłączony jest też. To ja nie wiem. To może ktoś do was się podłączył, kurde? Może Kargul się podłączył? Może szczury te? Ty, no bo ty to niemożliwością. 360. Ale szczury się nie podłączają, tylko gryzą kable, to by nie byłoby prądu. A u ciebie nie ma kabli, bo u ciebie są te... Jakże nie ma, o, a to co? A, no faktycznie. Pomyliłem się. A obraz, obraz tu stoi. No i dobra. Tu niech stoi. Dobrze się eksponuje. Ty zawsze... A to mówisz, jak mój... powiedz i B. A, C i D. To jest mój obraz. A to ty dostałeś, tak? Tak. To do ciebie był, tak? A. I te paczki dwie były. A. O z tymi butami. Teraz dzisiaj reklamuję Nike. No tak, no. Reklama odpowiednia. No właśnie. Co tam, Krzysztof, w miseczce tam? Bigos. Ty ugotowałeś czy Wojtek? Razem. Razem? A kto szatkował kapuchę? Co? Nie, to kiszona. Kiszona kapusta, tak? Trochę kiszonej, trochę słoiczkiej. A boczek? Sklepowy. A pokaż, gdzie tam masz ten? W garze? To ale co? W garze Bigos? Tak. Bigos. No, czekaj, światło zapalę, bo... Dużo natuszyłeś? Co w garnek? O, to na kilka dni. No to... Przyjdź ten, to... Będziemy testować. Drzewa przyniosłem i podkładałem dzisiaj. Oj, to ile? A to węgiel. Węgiel. O, od stonogi. Tak. Ale nie. Jestem. A tutaj o wiatrze. Narąbałeś drzewka, tak? Nie przyniosłem, narąbałem też trochę. No. Tam. No było. No to już tam jest jeszcze tyle tego drzewka, że to wystarczy na nie wiadomo ile. To mówisz, że takie telefony masz, tak? Że ja Meksykana zapraszam na tutaj nam. Na Bigos, tak? Ja nawet nie wiedziałem, że Bigos tu dzisiaj robiony był. Ja nie wiedziałem, że Bigos robiony. To jak ja mogłem zapraszać? No to szkoda, że, to, że nie weekend. To po to prostu byś. Spróbował Bigosu. To musisz większe gadro nagotować na weekend Bigosu. I będziemy jeść tutaj Bigos. Ale kogo? No Bigosu nagotuje całe wiadro na weekend. Ja tutaj w piątek się przeprowadzę i do niedzieli, do wieczora będę siedział. Cieszysz się? No. Cieszysz? A gdzie byś spał? No jak to gdzie będę spał? W Astrze. Ja do Astry pójdę. Ty? No to gdzie? Tam zimno. To ja pójdę, ja moczę trochę. Ja pójdę. Ty pójdziesz? No jak tam będziesz chciał, no zobaczymy. Jeszcze do weekendu daleko, zobacz. A no do Lublina pójdę. Śnieg jaki pada. No zaszło. No. Wczoraj też padał. Znowu będzie. Kurde, ślisko. A pociąg? Pociąg pojechał, o. No to widać fajnie. O, pociąg jedzie. A może ludzie machają do nas? O, no to pomachaj do nich. O, Krzysiek, ty też pomachaj do pociągu. O, to ja też pomacham. Hej, hej. I tyle.